Radio Conchita, Tok FM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Serdecznie dzisiaj zapraszamy do udziału w 9. pielgrzymce społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu w dniu 6 października. Będziemy pielgrzymować w duchu dziękczynienia za 1050 lat Chrztu Polski i łaskę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Uroczystości w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu rozpoczną się o godzinie 17 nabożeństwem do Świętego Józefa. Po nim wykład zatytułowany Religia w kulturze ludzkiej wygłosi profesor doktor habilitowany Henryk Kiereś. Mszy świętej będzie przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Jan Piotrowski, ordynariusz diecezji kieleckiej. Do udziału w pielgrzymce zapraszamy studentów wraz z rodzicami, absolwentów, wykładowców oraz przyjaciół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W najbliższy poniedziałek 3 października w parafii pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji w telewizji Trwam i Radiu Maryja, a następnie program słowno-muzyczny pod tytułem Maryja w pieśni i poezji w wykonaniu młodzieży z gimnazjum nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi jego ekscelencja ksiądz biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat misja świeckich w kościele lokalnym. Mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 17 października w parafii pod wezwaniem świętej Katarzyny w Działdowie, 24 października w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Większego w Obrze w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Misyjnego, 31 października w sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Po godzinie 14 zapraszamy do wspólnej modlitwy drewiarzowej popołudniowej. Także proszę Państwa, trochę pomodlić się nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, proszę Państwa, Żydówce, jak sobie kupi Biblię, jak Biblia niekoniecznie główną lekturą dla niej się stanie, ale sobie Biblię poczyta, to się dowie wtedy. Jeżeli będziesz badać Biblię, szybko dojdziesz studiować tę księgę, bo ludzie studiują wszystko inne, ale to, co trzeba, to nigdy nie chcą wiedzy zgłębić na ten temat. Biblia, proszę Państwa, napisana była przez 1600 lat. Jeżeli dojdziesz do tego, że autor to jeden autor, że to jest jakiś duch, który działa z zewnątrz, że ponieważ te wszystkie księgi, bo to jest, proszę Państwa, 66 aż ksiąg, są ze sobą koherentnie powiązane, połączone, logicznie, filozoficznie, duchowo, to jeden autor jednym i tym samym duchem natchnął to wszystko. Do tego możesz dojść, aby jednak stwierdzić, że życie ma sens, to, że my tu jesteśmy, do czegoś to wszystko zmierza, powiedzmy, dobrego. Miejmy nadzieję, że do dobrego to wszystko zmierza, ale to trzeba badać, to trzeba studiować.
studiować, bo jak nie będziesz badać, bo jak nie będziesz studiować, to będzie źle. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Concita Barbie Baby Langstrom Extra, pomodlić się trzeba, nie zaszkodzi, korona ci ze łba nie spadnie, jeżeli może sobie pojedziesz do Anglo-Ameryki, Białystok i zobaczysz naprawdę świadków Jehowy, prawosławnych ludzi, prawych. Cerkwie złote, proszę Państwa, nie musisz tam przyglądać się na złote zęby, które co kto ma nosi, tylko na złote cerkwie. Co tam jest mówione, co tam jest śpiewane, jak to przebiega, że potrafią 4 godziny stać na modlitwie i nawet nie wiedzą, że to jest aż tak długo, bo modlitwa jest wonną ofiarą zanoszoną przed tron Jahwe. Zapraszamy Państwa, proszę troszeczkę się pomodlić, korona ci z głowy nie spadnie. Tak, całym sercem, całą duszą.